Uwalniacie się. Wychodzicie w końcu z tego mentalnego więzienia. To są wasze zasady, przekonania, utarte schematy, lęki, niewiara w siebie, wasze niemoce. W końcu wychodzicie, nabieracie odwagi, chcecie działać. W waszym życiu rodzinnym nie dzieje się dobrze. Brakuje tutaj miłości, szczęścia, takiej radości, cieszenia się swoją rodziną. Tego tutaj brakuje. Ale popatrzcie dlaczego. Królowa biznesu, pieniądza, odnosi wielkie sukcesy, wy odnosicie. Tak naprawdę panie odnoszą, bo to jest królowa. Sukcesy w pracy, w biznesach. Pieniądze, stanowiska, kontrakty, wszystko tutaj wychodzi. Jest to bardzo dobra pasa, ale popatrzcie, na kogo patrzy się królowa kluczy, na archanioła Rafała, który niesie miłość i szczęście rodzinne. Tego brakuje przez pieniądze, przez to, ile czasu poświęcacie na pracę. Dużo pracujecie, odnosicie tam sukcesy, ale kosztem waszego życia rodzinnego. Duchowego także. Ten sfinks, pod nim komnata tajemnic, wasza głębia, jest zasypany przez piaski pustyni w tym czasie. To oznacza, że nie tylko nie macie czasu dla swoich rodzin, ale także dla siebie. Wasze wnętrze jest ukryte. Skupiacie się tylko na pracy i na pieniądzach, na waszej zawodowej ścieżce. Pojawią się spotkania z osobami, które doskonale znacie z poprzednich żyć, ze świata duchowego, bardzo bliskie wam istoty, ale odwrócona karta pokazuje, że nie jesteście gotowi na takie związki. Być może będziecie tak bardzo zapracowani, że nie skupicie się na tym, jaką osobę poznaliście albo gdzieś obok minęliście. Popatrzcie, że ta karta tych karmicznych spotkań jest za ukrytym sfinksem, głębią, duchowością, a przecież wasze dusze, wyższe ja, znają się tutaj doskonale, ale to jest zakryte. Nie macie czasu. Brak energii, brak sił, równowagi, harmonii, zdenerwowanie. Możecie robić wiele rzeczy albo próbować i nie kończyć żadnej. I wreszcie karta radości, karta szczęścia odwrócona i ona wskazuje bezpośrednio na przyczynę wszystkich problemów. Królowa kluczy, królowa pieniądza tak bardzo skupiła się na tych pieniądzach, zawodowych sukcesach, że zapomniała o całej reszcie. O sobie, o swojej rodzinie, o poczuciu szczęścia, harmonii, a nawet o bardzo bliskich istotach, które mija i nie zauważa, jak są dla niej ważne i bliskie. Wasze duchowe rodziny, opiekunowie z tamtej strony, otulają was miłością, nie zapomnieli o was. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ wy tutaj tej miłości sobie sami nie dajecie. Oni uzupełniają te braki z tamtej strony. Popatrzcie na tego artystę pod natchnieniem. Tworzy dzieło razem ze swoją duszą.
Karta odwrócona. Jest to co prawda okres przejściowy, ale nie będzie mowy w tym momencie u Was o twórczości, kreatywności, jakichkolwiek działaniach, gdzie przez Was mogłaby działać Wasza dusza. Tego powodem jest odwrócona Królowa Sił, także odwrócony Sfinks. Brak szczęścia, brak radości, brak energii, brak harmonii, brak odczucia własnej głębi, czyli kontaktu z Waszą duszą. Zastanówcie się, czy faktycznie Wasz nacisk na karierę nie jest zbyt duży. Popatrzcie, jakim kosztem on się odbywa. Zacznijcie zwracać uwagę na inne sfery swojego życia.